Cześć Maciej. Dzień dobry. Dzień dobry Maciejku. Proszę pana, gdzie pan wyjeżdża? Wyjeżdżam z grupą Old Superbike Bros Biłgoraj, czyli moi kochani bracia superbajkowcy. Wyjeżdżamy w Boże Ciało, czyli to jest chyba 30. czwartek. Dokąd? Czwartek. Wyjeżdżamy grupą 9-10 motocykli. I wszystkie takie włoskie? Nie wszystkie, ale na początek dokąd. To jest wyprawa tym razem pod kryptonimem Socialist, czyli socjalistyczne kraje wschodu. Awantura. No taki wschód, południe trochę, ale tak sobie wykombinowaliśmy, bo tak ładnie się to układało. Socjalist, trochę socjalizujemy się, a trochę jednak socjal i wschód. Jedziemy, zaczynamy trasę tradycyjnie z lot Gwiaździsty w Biłgoraju. Koledzy przylatują samolotami do Biłgoraja z Nowego Jorku dwóch. Jeden przyjeżdża Kuala Lumpur. Z Berlina, jeden z Bristolu. Reszta Biłgoraj, okolice Lublin, Warszawa. I stamtąd startujemy, skoro świt czwartek. Każdy na swoim motocyklu. Na socialist. Tak, jeden z nas, Sławcio, Berlińczyk z małżonką. Z małżowinką. Być może gościnnie jeszcze Wojtas, też z narzeczonką. I dokąd się wybieracie? Najdroższy, ruszamy z Biłgoraja, Słowacja, czyli Karpaty Słowackie. Przebijamy się do Karpat Ukraińskich. Awantura. Przelatujemy przez Karpaty, zobaczymy jak drogi i czy nasze motocykle dadzą radę po tych drogach. I czy my damy radę. Bo to jeżeli damy radę, to trochę się pokręcimy po Karpatach Ukraińskich. Później chcemy wjechać do Rumunii, zaliczyć przełęcze, których nie znamy i których chyba nikt jeszcze nie opisywał, więc chętnie zaliczymy te przełęcze w Rumunii. Delta Dunaju. W międzyczasie wpadniemy na chwilkę do jakiejś winnicy w Mołdawii, gdyż Mołdawia jako kraj znany z niczego, poza winem, więc to wino, które jest skarbem tego kraju, będziemy spożywać, żeby pomóc temu krajowi, który jest dosyć biednie i sobie radzi. Zabiera skarby. I wracając, wjedziemy na Węgry, z Węgier do Czech i w Czechach zaliczymy, proszę pana, Czeszkę. Wyścig superbajków. Czeszkę powiedziałeś? No. Czeszka to jest jakaś potrawa? Czy chodziło ci o jakiś wyczap piwa, tylko pomyliłeś się. Wyczap. Wyczep. wyczep piwa będzie na pewno przy okazji oglądania wyścigu superbajków, gdyż Old Superbike muszą pojechać zobaczyć, jak superbike troszkę młodsi od nas sobie dają radę. I stamtąd bardzo prostą drogą wracamy do domostw, w pełni wrażeń, fotografii, filmów. I filmów, które musicie pokazać. Które pokażemy. Motocykl, klasyka już, no, Dorso Duro, bardzo popularny motocykl, ze 3 widziałem w Warszawie, może 2. No, tłumy. Tłumy Dorso Duro jeżdżą. 750 bez żadnych wspomagaczy, czy ABS-ów, kontroli trakcji nie ma. Ma 3 mapy zapłonowe, czyli turystyka, sport i rain, czyli deszczyk. 2 cylindry, silnik, bardzo dobra konstrukcja, niezniszczalna. Grupy Piaggio, gdyż jest to motocykl z największej grupy motocyklowej. Na 2 cylindry się zgadzam. 2 cylindry, V-eczka oczywiście. Chłodzony cieczą, 93 konie mechaniczne, wystarczy. No, mocno. Mógłby być trochę lżejszy, bo ale po zatankowaniu waży chyba jakieś 213 czy 214. No, fajny moment. Moment ma pewnie fajny, nie znam go. Momenty były, no ale jest wystarczający. Wystarczająco dobry. Daje sobie bardzo dobrze radę w górach. Jest to idealny turystyk z bardzo małym zbiornikiem, zachęcający do częstego odpoczynku na stacji benzynowej. Wersja Alice czy pańska żona? Moja żona Alice jest patronatką tego motocykla. No i dzięki temu szczęśliwie wracam z każdej podróży. No szczęśliwie. Także wracasz z fajnymi zdjęciami, które pokażemy. Tak, chciałem jeszcze powiedzieć, że Zbycho zrobił mi bardzo dobrą mechanikę tego motocykla. Zajrzał w różne miejsca. Zbycho i Piotrek.